Witamy serdecznie, przepraszam za mój głos, ale po sobocie i wczorajszym dniu no już mi niestety brakuje tego głosu. Jesteśmy w parku wypoczynkowym Liśniec, słuchajcie, gdzie no jeszcze z godzinę na pewno potrwa tutaj wystawa psów rasowych, pierwsza międzynarodowa tutaj. Jest bardzo wiele atrakcji związanych z konkurencjami. Może ja nie będę nic mówić, wy sobie pooglądajcie. Bardzo dużo ludzi, pieski, które sobie odpoczywają, to takie duże, proszę bardzo. Dzień dobry, proszę Państwa, Częstochowa Info Wideo, jesteśmy na żywo. Proszę o wrażeniach, bo to jest pierwszy ten taki międzynarodowy, jeżeli chodzi o zwierzątka, tu w Częstochowie, w nowo otwartym parku Lisiniec. Jakie wrażenia Państwo macie? Czy wszystko jest w porządku? Fajna impreza, warto ją kultywować? My Wam ale nie rozumiem. O, wy, Czech. Czechy, to są Państwo z Czech. Polska telewizja. Na żywo, online. Wszystko w porządku jest? Ok, dobra, fajnie, wszystkiego dobrego. My po czesku nie porozmawiamy, kochani, więc trudno nam tu rozmawiać z Państwem. Zobaczcie, jak pięknie zwierzątka biegają, zobaczcie. Jest tu wiele placy zrobionych na różne konkurencje. Wiecie, zaraz pójdziemy na drugie stanowisko. Kochani, przypominam, jesteśmy w parku wypoczynkowym Lisiniec. Pierwsza międzynarodowa wystawa psów rasowych. Jesteśmy na stanowisku tutaj jednej z konkurencji. Tam się jury pewno naradza, które pieski jak się zaprezentowały, jak dać oceny pewno. Przejdziemy dalej. Później się ewentualnie kogoś spytamy, na czym to polega ta konkurencja. Pamiętna gościa organizatorów. Ale w związku z tym chciałam Państwa zaprosić na kolejne imprezy. Proszę otwarte jarki z numer 175 i 176. 21 lipca odbędzie się Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Oksie i bardzo serdecznie Was zapraszamy. A kolejna planowana to 18 sierpnia. Przepraszam Panią, Częstochowa Info Wideo, jesteśmy na żywo. W
proszę powiedzieć, bo my się nie orientujemy, ta konkurencja na czym polega? Потрясающая конкуренция, мы из Украины, из Одессы. На таком мероприятии уже неоднократно. Очень хорошие судьи. Самое интересное, атмосфера приятная. Очень хорошая. Спасибо. И вам спасибо. То пани из Украины нам повечала. Także to jest naprawdę konkurencja międzynarodowa, międzynarodowa wystawa, skoro tam Czesi, tu z Ukrainy państwo, połowę zrozumiałam, nie będę tłumaczyć, żeby błędu nie zrobić. Piękny ty jesteś, piękniutki. Pięknych, bardzo dużo pięknych piesków. Tu zobaczymy dwa małe wariaty białe. Przejdziemy dalej. Zobaczymy. Dzień dobry, Częstochowa Info Wideo. Troszeczkę ewentualnie reklamy zrobimy. Państwo oferujecie tutaj akcesoria dla piesków, tak? I niech mi pani powie, czy jest duże zainteresowanie, bo to pierwsza wystawa taka i widzę, że jest zainteresowanie już. Tam byli Czesi, teraz tu z panią z Ukrainy rozmawiałam, także... Ogólnie wystawców tutaj bardzo dużo przyjechało, jeśli chodzi o samych wystawców psów, to dużo. Można spotkać z innych państw, również wystawców. Także panie, wszystko jest zorganizowane. Są duże ringi, są duże alejki między ringami. Można swobodnie sobie z psem się przespacerować. I co najważniejsze, że młodzi ludzie też się, dzieci nie nudzą. Mogą sobie tak na dmuchańce porysować. Także naprawdę bardzo fajnie zorganizowana wystawa. Polecam. Czyli na pewno na przyszły rok tu coś będzie się działo. Będzie. Wszystkiego będzie dobrego. Wzajemnie, dziękujemy. Tu pani widzicie bardzo ładne dla piesków rzeczy. Warto te takie rzeczy przychodzić, przyjeżdżać, ponieważ można dla swojego pupila zakupić coś. A oprócz tego no, można wielu rzeczy się nauczyć. Idziemy zobaczyć, tu są karmy. Idziemy zobaczyć jeszcze na inne stanowisko i może ktoś nam powie, dwa, trzy słowa, na czym te konkurencje polegają? Jak nazywają się te pupile, które są z wami w tej chwili? Akurat tutaj ze sobą mam Vivaldiego. Jest to biały piesek na Szyjcu. No oprócz tego mamy Lupę, Hanie, Lexa i Lunę. Alex, na rękach Alex. Jak znoszą tą sytuację, że jest tyle różnych psów? Czy one są już po prostu przyzwyczajone, czy to jest zawsze stres dla zwierzęcia? Znaczy tak, dla trzech piesków jest to pierwsza wystawa i na razie... Dzień dobry. Pani po polsku mówi? To dobrze, bo pierwszą osobą trafiłam. Częstochowa Info Wideo, jesteśmy na żywo. Jakby pani mogła powiedzieć, co jest oceniane na takim wybiegu, jak wyjdziecie z pieskiem? No ja akurat się nie wystawiam z pieskiem. Ale wie pani zasady. Myślę, że uzębienie, szata, charakter pieska, to wszystko razem. Czyli pani jest tutaj jako widz, tylko tak? Tak, nie tylko jako widz. I ten piesek jest też widz. Tak, oczywiście. Bardzo fajnie, dziękuję bardzo. Spytamy się może jeszcze kogoś, kto tu pan... Proszę pana, Częstochowa Info Wideo, jesteśmy na żywo. Proszę pana, chcielibyśmy się dowiedzieć, są te wybiegi i my na przykład nie znamy się, o co tutaj chodzi, co jest oceniane u pieska,
do tego tak właściwie przedstawiciela. Prezentacja no pieska, jak się porusza, jak jest fryzura, proporcje. Pokażemy ruch, pieska. Wszystko, no tak. Trzeba go zademonstrować, żeby się piesek musi za sędziemu, że ładnie chodzi, że jest doskonały po prostu. No. A niech mi pan powie, jest to pierwsza wystawa tego typu tu w parku wypoczynkowym Lisiniec. Czy powinna być dalej ta tradycja już zachowana i żeby to co roku się tu odbywało? No jak najbardziej. Czyli, bo ja widzę, że no, dużo osób przyjechało. Jest taki kameralnie, piknikowo. Tak. Szanowni Państwo, zapraszamy bardzo. Bardzo dziękuję, czyli polecamy na przyszły rok. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czyli jak słyszeliśmy? Jeden Utarek Kaukaski. Numer 32. Oceniana jest jakość sierści pieska, prezentacja, pewno jak się porusza, to też pan mówił. Także no, są fachowcy w tej dziedzinie, się na pewno znają, wiedzą dokładnie. Tu są, prezentują się hodowle psów rasowych. Pooglądamy sobie. Pies wygrał wszystko po prostu. No, on jest wspaniały. Ten piesek, pan mówi, jest wspaniały. Tak, on tak... Widać, że jest piękny. Ale to, o, pani tu mi zrobiła też do TVN-u mnie nagrywała. Telewizja sieciowa TV Info Częstochowa Wideo. Spoko, ale to ten jesteśmy na żywo, proszę pana. Tak? O, tak. Fajnie. On wygrał wszystko dzisiaj. Nawet z wilkami wygrał. Z tymi zwierzami. Wygrał, bo jest piękny. Ale nie, one się biły, on walczył z nim. Mhm. On ma takie zęby. Śliczny jest. Po prostu śliczny. Wszystkiego dobrego. Jak się czuje dzisiaj na wystawie, Dino? Ale pan jest. Jak wam się podoba w parku wypoczynkowym Lisiniec w Częstochowie? Czemu mama biegnie? Ile lat pani prowadzi hodowlę? Państwo jesteście tutaj wystawcami, tak? Tak. Częstochowa Info Wideo, jesteśmy na żywo. Proszę powiedzieć, jest to impreza po raz pierwszy tu zorganizowana. Na tym, w tym parku, no może nie po raz pierwszy, ale jako, jeżeli chodzi o międzynarodową tak, wystawę, to tak. I czy niech mi Państwo powiedzą, czy jest zainteresowanie, bo widzę, że jest, no ale ja muszę się spytać. I na pewno Państwo polecacie, żeby to było kontynuowane, żeby to była druga edycja za rok i tak dalej. Pieski piękne. Z mamą przyjeżdża. To ta, z tym pieskiem? Nie. Ja o pani mówię. Aha. A ja na warzywach tam stałam. Pani z mamą. Tak. A ja mam takie gardło, bo przez Olsztyn, przez te imprezy teraz to były wszystkie, to już nie mam głosu. Dojdę do siebie. Także, kochani, pieski są piękne. Zobaczcie. Zobaczcie. Coś wspaniałego. A tą gwiazdę można na chwileczkę, tak troszeczkę. Tu jaka gwiazdeczka jest. O, piękna gwiazdeczka. Super, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Tu dla wszystkich piesków, które będą uczestniczyć, co może nie wszystkie, nie wiem, nie znam się, ale te wszystkie pucharki są do zdobycia. Milusińskich bardzo dużo, piękne te pieski są. Piesek z numerem 168 i odszedł.
tu zobaczymy pieska, jak się będzie prezentował. Piesek jest sprawdzany, badany przez, jest tu na pewno pani weterynarz. Państwo też jesteście dziś na wystawie, witam. Przyszliście oglądać, no przepiękna okazja, to ponad 100 raz od rana się tu przeżywa. Tu pani organizatorka jest, prezenterka, spytamy się panią. Pozwolę sobie panią na chwileczkę zatrzymać. Częstochowa Info Wideo, jesteśmy na żywo. Proszę panią. Tak. Mi głos odjęło już od 2 dni. Są te imprezy w Częstochowie i ja już nie mam głosu, ale trudno. Proszę panią, proszę powiedzieć coś o tej imprezie. Ponieważ wszyscy mają Milusińskich w domu, prawie wszyscy, tak. Ale nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, co tak naprawdę na takich wystawach się odbywa. No, to jest po pierwsze w ogóle duże wydarzenie, bo to jest w Częstochowie pierwsza międzynarodowa wystawa psów rasowych, Święte Miasto. Poza tym ogrom ras, ponad 100 ras dzisiaj, ponad 250 wystawców. Ogromne wydarzenie. Wybieraliśmy już młodego prezentera. Mnóstwo dzieciaków, takich małych, ze swoimi pieskami się prezentowały. Wybieraliśmy najpiękniejszą parę hodowlaną. Cały czas trwają tutaj w ringach oceny psów. Sędziowie intensywnie pracują już kilka godzin. No cóż, wybieramy te najpiękniejsze, tak? Chociaż tak naprawdę wybieramy najpiękniejsze z najpiękniejszych. Tak, bo wszystkie są piękne. Wszystkie są piękne, tak. Staramy się też tutaj oczywiście edukować, czyli jeśli ktoś chciałby być posiadaczem psa, to zachęcamy, żeby przyszedł, porozmawiał z hodowcami, podpytał o preferencjach danej rasy, żeby ta decyzja była bardzo świadoma i przemyślana. Będziemy na pewno promować, na przyszły rok będziemy promować to wydarzenie, ponieważ wśród moich znajomych każdy ma dziś zwierzątka i nawet przyjść tutaj, po pierwsze trzeba wiedzieć o tym, nie wszędzie docieramy z informacjami, niestety. Więc będziemy poszerzać te informacje, żeby ludzie przychodzili, choćby mając pieska, no nie rasowego, ale niech przyjdą, niech się dowiedzą wiadomości o karmach, już piękne rzeczy można zakupić również dla Milusińskich, więc warto, będziemy promować to. Bardzo pani serdecznie dziękuję. No impreza wyśmienita, żałuję, że nie przyjechałam wcześniej. No ja cóż, pozostaje mi powiedzieć, że też ubolewam, tak. Ale zapraszam, bo jeszcze impreza cały czas tak, trwa. Tak, jesteśmy. Dziękuję bardzo serdecznie. Ślicznie. Jaka piękna dziewczynka, zobaczcie wszyscy. Piękna dziewczynka. I zdobyła pucharek, tak? Zdobyła. Zdobyła, super. Czyli jest najpiękniejszą z pięknych. Tak, tak jak pani prezenterka powiedziała. Dziękuję serdecznie. My sobie jeszcze będziemy tu krążyć. Tu pani jest z pięknym pudelkiem. Piękny.
Tak jak tu pani prezenterka powiedziała, ponad 100 razy 250 wystawców. Z wystawcami na dzisiejszej imprezie, ale jednego udało mi się namówić na rozmowę. Proszę nam się przedstawić. O, pójdziemy zobaczyć. Skąd pan przyjechał? Witamy panowie po drobnym przerwaniu transmisji. To jest taka rasa, która wymaga pielęgnacji, której no, jednak trzeba przeznaczyć trochę więcej czasu. Ile godzin pan czesze, Aleksa? Całe szczęście, że czyli zaangażowana jest cała rodzina. Zobacz Aleks, co ty zrobiłeś. Cała rodzina oszalała na twoim punkcie i poświęca... Tu zobaczcie, kochani, jakie śliczność. Po prostu śliczność. Myślę, że ten pisek też państwu rekompensuje te trudy i jest prawdziwym przyjacielem. Czy śliczności już zdobyły jakiś pucharek najpiękniejszych z pięknych? To nie wykazuje oznak zaniepokojenia i gniewa, czy na mnie. Także bardzo się cieszę. Piękne. Czy gdybyście państwo... dostali zaproszenie. Człowiek ma włosy, ale no pozazdrościć, nie? Wszystkiego dobierał państwu życzę. Zobaczcie, piękne zwierzęta, piękne. Tu jeszcze pokażę wam, podejdziemy do jednego działu, gdzie są również karmy i innego rodzaju asortymenty dla zwierzątek, które można na pewno też również zakupić. Także kochani, na przyszły rok trzeba tu zajrzeć wcześniej. Jak pani opowiadała, dzieci brały udział w tych różnego rodzaju kategoriach, jeżeli o pieski, o cesurę. Tu piękne, muszę iść. Nowa info wideo, na żywo jesteśmy. Musimy te pieski pokazać, bo jesteś piękny. Piękna czy piękny? Piękny, to dobrze powiedziałam, piękniusi. To dobrze, że dzisiaj nie jest 40 stopni. Dokładnie tak. No. Serdecznie. Coś, nie wiem dlaczego. Kolejni zaproszeniu. Będą pani. Prezes Polskiego Centrum Miłośników Zwierząt Katarzyna Kondej, a hodowla Chimera Golda. Bardzo jest mi miło. Dziękuję, że pani zaprosiła mnie do siebie. Jaką hodowlę pani prowadzi? Przede wszystkim małe rasy. Tu będzie oceniany piesek. Ja muszę o to zapytać, bo właściwie podpytywałam chwilkę temu i była pani uprzejma też mi zdradzić, ale czy to jest tak, że jak się prowadzi tyle raz, to ma się taką jedną, która tak potrafi bardziej skraść serce? Czyli rasa, która skradła mi serce, to jest Shih Tzu. A pies, który mi skradł serce, to jest właśnie bulldog francuski. Obys, który jest dzisiaj prezentowany na wystawie, on jest klasy użytkowej, pies, który chodzi, czyli uczęszcza na dresurę psów rasowych. To nam widzom pozostaje tylko podziwiać, a właścicielom tych piesków, no na pewno dla nich jest to duże wyzwanie, stres pewno. Żeby piesek ładnie się zaprezentował. Ładnie,
Piękny jesteś. Piękny piesek. Piękny. Piękny. My pójdziemy do tego misiaczka kochanego. Przepraszam bardzo. Częstochowa Info Wideo. Czy tego ślicznego misiaczka można pokazać? Pokaż się do nas tutaj. Pokaż się. Jakiś ty jest piękny. Piękny. Pokaż się, Berni. Ale jesteś ruchliwy, piękny jesteś, naprawdę. Naprawdę. Powiedz ci, panie, czy wystawa naprawdę fajna i... On nie bierze udziału w żadnej wystawie. Nieważne, ale wy bierzecie udział, czy oglądacie. No, impreza fajna. Widzę, że bardzo dużo osób z zagranicy, bo i rozmawiałam z państwem z Ukrainy, z Czechosłowacji. Bardzo fajna impreza, naprawdę. A śliczności i mnóstwo. Ten też jest piękny jesteś. Dziękujemy. Do widzenia. Piękny pies. Każde, kochani, pieski są, każde są piękne, bo każdy zwierzaczek ma swoje cudowne, piękne strony. Nie ma psa, który nie ma pięknych stron. Kochani, będziemy tą transmisję kończyć. Chcesz skończyć? Kończyć. Wpadliśmy po prostu, żeby wam pokazać mniej więcej, co tu się dzieje, co się działo. Pani, która prowadzi całą wystawę, opowiedziała nam, jak to się wszystko odbywało. Także na przyszły rok postaramy się być dłuższy tutaj czas i poświęcić na transmisję z tego wydarzenia, ponieważ warto. No i również was wszystkich zapraszamy już na przyszły rok tutaj. Na tym kończymy, kochani. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i pamiętajcie, 11 będziemy wspólnie z Julkiem Sentowskim na spacerze. Będziemy sobie oglądać, przypominać sklepy XX wieku. Julek bardzo fajnie opowiada o historii miasta, o historii różnych rzeczy związanych z Częstochową, więc zapraszam już dzisiaj, 11 lipiec, godzina 18, a na dzisiaj serdecznie państwu dziękuję. Oczywiście, jak zawsze, lajkujcie, udostępniajcie. Razem twórzmy moc, czyli docierajmy do jak największej liczby osób. No cóż, no w porównaniu do wczorajsza impreza, ta taka spokojniejsza, bardziej dostojna może, no ale również z ogromnym serduchem, z radością to się ogląda. Dziękuję serdecznie, do następnego.